W ogóle to była beka dosyć, bo tu wyrzucało Już za... się robi. Jak... Bo tu nie wiem, czy pamiętasz, Harold, się taka mała dziewczynka pojawiała. Wieki temu nie grałem. Tu była taka mała dziewczynka, która kazała nam zawrócić i zawsze, jeżeli... mieliśmy gdzieś... wczytać, to... Nas wyrzucało. Czekajcie, trzeba się teraz rozważyć. No jakiś error był. Po tych całych wszystkich, że tak powiem... miejscach, czy coś jeszcze ominęliśmy, czy coś takiego. No nic nie ma. Sprawdź. Książki sprawdzałeś? A no, jakieś zwoje będą. Nie, myślę, że myśmy tutaj wszystko właśnie przeszukali. Tam chyba jakieś na dół przejście było gdzieś. No właśnie o to chodzi, że nie pamiętam. Wiem, że się cofnęliśmy, bo tam można było się do heala wychylać. No. Bo tutaj mi chyba spać się nie dało, czy coś takiego. No tu są komnaty tortur. Z przejścia. No tyle. No i koszary i anti. Nie lubię. Tu już byliśmy raczej. No tu są jakieś ekwipunek chyba zaległe. Bo to jak miło. Właśnie, bo tu. No tu już wyczyścili. Tak, widać pyku. Dobra, co wchodzimy? To były te ukryte sale tortur. Nie wiem, czy teraz mieliśmy się wracać, czy co? A tu są drzwi jeszcze, właśnie. No właśnie. Tylko uwaga, bo tutaj przeciwnicy byli w miarę konkretni. Sprawdź pułapkę. Wow. O, właśnie. Poszukuję. Jest jedna przed drzwiami. Jak to się nazywa zbraja? Chwila, moment. Masz tryby złodzieja, czy tam tak. Jakby... Tak jak... Czekaj, tu jakiś klucz leży w ogóle. Najpierw rozwróć pułapkę, bo stoję niebezpiecznie blisko. Gotów. Czekaj, już. Pieseła na nią wyślę. Giń. To co my tu mamy? Znalazłem jakiś klucz. Jakie klucz Conlana. Ten żelazny klucz należał kiedyś do Conlana Kowala z Kuldahar. Aha, to po prostu wyrzuciliśmy widocznie. Dobra, to co? Drzwi otwieramy i wchodzimy? Jeszcze tu łażę. No, otwieraj. Słucham. Gotów. Czego sobie życzysz? Jak sobie życzysz? Jestem, już się robi. Jakieś załatwię to. Uwaga na pułapki. No właśnie, nie wiem, czy no nie właśnie puszczę. Czekam, żeby się daleko nie wychodzić. Czekaj, ktoś pisze do mnie chyba, Ken? Słucha, zrozumiałem. Ktoś wykrył iluzję. Potrafię. No właśnie, iluzję ten, coś tu widziałem. Gotów. To są drzwi w ścianie. Do czwartego. Tutaj? Nie wiem, czy to. O tu, gdzie jest? No tak, tu są drzwi i tu są drzwi na górze. A to które otwieramy? Najpierw te, co? No. Ustawcie się tam. Lurować ich. A ja postaram się właśnie zlurować. No i tak, żeby go zobaczyć tylko. Ale nie wiem, czy się reszta po prostu nie rzuci. I w nogi. Okej, okay, zaraz się dowiemy. Ktoś idzie. Wszyscy. To co, trzymasz w drzwiach najlepiej ich, no nie? Tak. Jeden przyszedł, sorry. Ktoś dostał? A nie, ASIR zabił przeciwnika. Gotów. W porządku. Czego sobie życzysz? Tam z tego co mi się wydaje, Exarch Harald, Kench ma chyba parę tam jakichś speli, no nie? Jakieś opętanie, nie opętanie, jak coś. Do usług. Cofam tą. Tak. Dobra, nie ma problemu. Ja tu spróbuję ich. No, dobra, mój się patrzy na za chwilowo. Bo ty szybkości w ogóle będę niepowzięty. Dobra, wszyscy. Słucham. Dobra, cofnijcie.
Aj, wysoki. Nie wiem, dobra, czekajcie, to nie wiem. Albo, nie wiem, leczysz tą ksartą Sasaki, czy śpimy? Znaczy, wiesz co, tu jest to, że niby mam jakieś hile, tylko nie wiem, jak się tego używa tą postacią. Są takie szare, nie? Chyba musisz się odmienić, wiesz? Tak mi się wydaje. A, rzeczywiście, jak wrócę na prawdziwą postać, to mam hile. No, elegancko. Zapisywanie w grę. Czekajcie, sobie zapis i wejdę w niewidzie. Dobra. Zadnę się tam. Trupu żadnego nie mieli. O, ale jest jeszcze jeden. Tam dwóch, o ile tobie się trzech. Automatycznie z ciekawości Harald... Co? Horol. Nie zauważył cię. On sobie przeszedł. Tobie się automatycznie pauzuje gra, jak zobaczysz przeciwnika albo zabijesz. Tak. Możesz to wyłączyć w sumie, bo to... Gotów. Je tak. Lekkie trochę denerwujące będzie. Najlepiej jak potrafię. Jestem. To raczej nie potrzebuje, sami możemy spacją zapauzować, także myślę. Dobra, postać została zraniona. Wyłączę, przeciwnik został zabity, Nie, przeciwnik został zabity, zostawię wróg w pobliżu. No z tym przeciwnikiem można zobaczyć ten, bo zawsze można zmienić target i tak dalej. No właśnie, a dlatego też zostawiam. Dobra, to... Można odpozować? Tak. Czego sobie życzysz? Dobra, to ustawcie się i tak puluję mu. Znowu w drzwiach, tak? Tak, i znowu w drzwiach. Ała, dostałem ja. No nie będę stosowy. Dobra, to trzeba się będzie na nich rzucić do przodu w takim razie. Załatwię to. Ej, co pozuję? Dobra. Broni! Gotów. Cztery. A jest ich jeszcze dwóch. Chcesz radę ich ściągnąć? Tak, wyciągnę ich. Zrobione. Słuchajmy się do kotu. Póki jestem, jest na nich którzy szybkość. Słucha, w porządku. I chyba będziemy musieli tam biec, tak mi oba się wydaje. Oba idą. No chodź. Trudno, przeżyję. Spoko, dwóch to już nie ma źle. Tylko uwaga na pułapki. Dobra, ja tam Sasaki puściłem do przodu. Zaczynajmy wreszcie. Dobra. Czaj, przyjdę się Sasaki, tylko czy... Tak, tron. Jest tron. Jestem, zgoda. Nie ma pułapek, no to sprawdzę. Nie ma pułapek, są rzeczy jakieś. Jakie itemy? Mamy tutaj katanę, o, to coś dla mnie. I mamy tutaj zbronię skórzaną, ćwikowaną, obie rzeczy do Xaralesa, bo identyfikacji potrzebują. I mamy jakiś perłowy naszyjnik, ale to jest on po prostu. A co tam przyjdź na sprzedanie. No. Dobra, to otwórz drzwi, potem ja Sasaki puszczę przodem, żeby ukryła tak. Coś, jakby co. Gotów. Załatwione. No to powykrywałeś. Nieważne. Trucizna. Czego sobie najlepiej jak potrafię. Jestem. Weź coś heal. Masakra. Nie masz antidotu? A jest antidotu. A już weszło. Wzywanie pułapek. To jest kolejna. Do usług. Pokręcić tutaj. Tak się stanie. W ogóle tu dają jakiś eksp za to odkrywanie pułapek? Nie, chyba nie. Szkoda w sumie. No jak? Ło, ile tam tego jest. Dobra, chyba wszystko. Za chwilę się tu pokręcę. Są kolejne drzwi na prawo. Jakieś rozkazy? Dobra. Możecie wejść. Ja otwieram na prawo i znowu ja w niewidziałkę włożę i... Może ja otworzę? Słucham. Znaczy otwórz właśnie, a potem ja przez niewidziałkę się przekradę. Ale nie, ty na prawo.
Czego sobie życzysz? Gotów. Oddasz uwagę. O, fuck! Dobra, dobra. Jestem. No, ja je trzymam ich w drzwiach. Do boju. W porządku. Do usług. Dobra, mój półork się sprawdza w walce. Cieszę się. Jakieś rozkazy? Nie, dobra, może chyba jednak tą pauzę wywal. No, teraz wywal. Bo to jednak bardziej irytujące niż pomocne jest. Opcje gry, autopauza, przeciwnik jest zabity dalej. Okej. Okay. Dobra. Czułyście mnie? Czekajcie, nie. Wiem, nie wchodzę na to, nie. Pamiętam. Słucham. Tak? Gotów. Kolejne te. Czego sobie życzysz? Jakieś woda i większe pomieszczenie. No nie wiem, czyli co? Rzucę tam zamęt. Znaczy ja myślę, że byśmy zrobili właśnie, że... I cofamy, no. Będziemy Rzucę? Raz, dwa. Mówię, że chyba zrobimy, że ja... że Xal rzuci tam czar, ja nie wiem, wspólna mowa, czy jakoś tak, i cofniemy się. I znowu będziemy w drzwiach ich trzymać. I znowu będę w drzwiach chcę, spoko. Dobra, to Xal, ty rzucasz tego? Rzucam. Czy... Dobra, cofajcie. Teraz cofam. Do usług. Mówię ciekawe. Cofaj. No to zatańczmy. A jak padają. Jakieś już się robi. Dobra, wchodzę w niewidę. Są kolejne mopki. Idziemy. Kurwa, sorry, się na mnie. Dobra. Dobra, jeden tam był. Oho. Wielki Baptysta, intruzi nie powinniście nigdy tutaj wchodzić. Nie wiem, jakie krzywdy dotyczące wyrzuciliśmy, bo dotyczą odwłacić się za nie. To co, koniec rozmowy? No zgaduję. I co? No, mam na niego szarżować teraz i go szybko bić, żeby nie rzucał na nas spalić, czy... No, najlepiej by było jego... Znaczy, ja go chyba z łuku postaram się ściągnąć, wiesz? Dobra. To ciśniemy. Przygotuj. Ja zapozuję? No właśnie, zapozowałem już. Tak? Ja pobiegnę. Czego sobie życzysz? Ja postaram się ich z uczynków. I ściągnę jeszcze tamtego dalszego historii. Ja będę mu przerował. Przerował jak coś. Dobra, moment, bo widzę, że tutaj jest... O, właśnie, idą z tej strony. Mhm. Twojego tu. Do usług. O! Gotów. Dobra. Jestem. Dziękuję za uwolnienie mnie od czaru tych, proszę. Wszystko to w jeden dzień. Raz, dwa. To. O, słuchaj mnie, dobra. To za które? 1, 2, 3? Ja będę o 2. O, ile ekspa. Jakieś rozkazy? W porządku. Słuchajcie, ja ruszę Sasaki jeszcze, żeby sprawdzić pułapki. Tak? No to chyba czysto jest. Tak. Ja wam przynajmniej nic nie miał, smutno. Czyli pozostaje to przejście u góry. Słucham. Oj, dźwięk mi się... O. Załatwię to. O. Maski mi odbiało się i mi idzie. Mhm. Słychać. No co, a teraz te drzwi i sprawdzamy, co tam jest i tak dalej. Mhm. Ja bym mi... Dobra, to dajcie mi znać, kiedy otwierać. Jedną postacią ja na przykład otworzę, Karol przygotuje się do zablokowania, ja otworzę i w tym czasie rzucisz Xal dwoma postaciami zaklęcia i spieprzamy do tyłu. No to... Gotowy? Otwierać? Mhm, tylko pauza od razu potem. Karol, ty się cofniesz do tamtych na dół drzwi. Ja otworzę Sasaki z pierwsze. Nią. Dobra. Jestem. Gotowe? Kena co... A nie, czego sobie życzysz? Tak, otwórz, a potem pauza. Tylko trochę odkryj. Właśnie o to pomyślałem. Okej. Okay. Możesz nawet odkryć, będąc w niewidce. Ej, fiaskiem, czekaj, przy...
przerzucę tutaj swoją postać główną. Ona się ma więcej do... do... Jakieś rozkazy? 10? 10. Okej, pauza. Cześć, co my tu mamy? Mamy dwóch kapłanów i 7 wojowników gwardzistów. Okej, próbujemy. To co, puścić pauzę? Mhm. Słucham. Nie uciekaj, nie uda to. Uda to, tu, 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 tu. Fajcie i blokuję. Ten jest mój. Kurwa. Do broni! Gotów. Uwaga, dwóch kapłanów idzie. Czego sobie tak się stanie? Patrz, jak się to robi! Do usług. Zrozumiałem. Do ataku! Jakie się rozkazy? Dawać go tu! Do boju! Tak, co? Może lekko. Dobra, leżą. Wszyscy? No możliwe, że coś tam jeszcze się chowa. Nie, 10 było. Nie, 10 było, 10 leży. Dobra, cofnijmy się, prześpijmy się. Jestem. Klatka naszego ulubionego miejsca na spanie. Tak. No to chyba prowadzi do jakiejś głównej komnaty świątyni, czy coś. No tak, a... Tu mówię, jeszcze jest jakieś boczne przejście. Mhm. Już biegnę. Też już człapię, bo ich prędkość jest zatrważająca. O! Dzień dobry! Dobra, to tylko zgać te pułapki, a ja... Tak, jeszcze się przejdę tutaj dalej. Tu jest... O kurde! Sekunda. Dobra, chyba czysto. Dobra, otwierać? Czysto. Otwieram. Walki. Dzień dobry! Tak? Dobra. Magowie. Jest jeden kapłan i dwóch gwardzistów nad tym. Gotów. Czarżować? Bo nie wiem, czego co robić w tym momencie. Mogę zamknąć drzwi. Ale to... Znaczy inaczej, bo to był mój, kiedyś moja ulubiona metoda w Baldurze. Jeżeli widziałem w środku 5 Demon Knightów, zamykałem drzwi, stawiałem 10 pułapek pod drzwiami i czekałem. Dawać. Do usług. Oj, trochę ich jest więcej. Czterech to jeszcze nic. Jestem ten. Gorzej z tym kapłanem. On wyszedł do przodu. Kurde, nie wiem co z Saską zrobić, bo... Dobra, kapłan jest na konfuzji. Zabój! Kapłan jest kill. Tak? Ala tortur znowu. Jak to wygląda? Dalej krwawienia, co innego najwyraźniej. Natychmiast. Nic nie ma. Słucham, w porządku. Ale to są drzwi. O, i to jest pasz! Właśnie w jakieś przejście, czekaj. Saska. Uwaga na pułapki. No właśnie o to chodzi. Gotów. Załatwiam. Tam jakaś skrzynia jest. No pewnie... wiążona. Dobra, otwieraj. Jest. Dzień dobry. Jakie już się robi? Zostałem Jolka. No chodź. Zaczynajmy wreszcie. Czego sobie życzysz? Pa. Jeden piekak gdzieś... Yes. Słucham, ten jest mój. Zrobione. Zabój. Kręcie. Dobra. Skrzynka ta jest... Wygląda... Zamknięta jest. Gotów, załatwię to. Ta mogę ją rozwalić. Nie, poczekaj, nie ma tu nigdzie klucza, nie leży? Właśnie nie widzę nigdzie.
Nie, proponuję zostawić ten pokój na razie i kopsnąć się tam dalej, może główny boss będzie miał... Do tego głównego, okej. Okay. Tylko zapiszmy przed drzwiami. No właśnie. Dokładnie, ja bym się cofnął i jeszcze zdrzemnął, bo moi coś oberwali. Dobra. Do naszego ulubionego miejsca. Martwe ciała z odciętymi głowami. Jak na wieszakach, trochę jak płaszcz. Tak? Cześć. Nie widać? Niuch. Dziewczynka... A, to jest ta dziewczynka. Ju antygwardzista. Czego sobie okay. Wiesz, czy tyle? Kapłani. A! Pułapkę uruchomiłem. Uciekaj, zanim się coś zjeżdża. Czekaj, jestem zablokowany. Poczekaj. Widzę. Więc już do tego doszło, tak? Nie spodziewałam się, że grupa miejscowych przeszkodzi mi w mojej wendecie. Po co tu przyszliście, zabijając moje sługi? Aha, czyli ona była jednak panią tego wszystkiego, że tak powiem. Wow, trochę odpowiedzi jest dużo. Piątka? Chociaż może jedynka? Wypytajmy ją najpierw o info. Dobra. Może jakiś eksp za to dostaniemy. Dokładnie, może coś jeszcze wpadnie. Ja lubię węże, wy niedouczone świnie. To jak nas wyzywa? Wierni słudzy i godni dziedzice królestwa, które powstanie, gdy zrobię to, co mam do zrobienia. Po co budujesz królestwo, jeśli masz zamiar je zostawić? No. Królestwa potrzebują królów. Nie zamierzam pełnić tej roli. Moim zadaniem jest tylko odnalezienie starego wroga i zasianie złego nasienia w glebie tego umierającego świata. Złego nasienia? Co masz na myśli? Ale takie dosyć ciekawe zadanie. Za dnia jestem żołnierzem, nocą rolnikiem. Żniwo martwych dusz zapewnia pokarm na wojnę mojego narodu. Długo po moim odejściu zasieję czarną pszenicę w mojej ojczystej ziemi, błyszczącą w młynie podboju. Ojej, nie, no, klejnot się pytamy? Klejnot się pytamy, czy ojej wiemy? Wydaje się, że ojejowanie jest dobrym pomysłem. To co? Jeden, dwa? Jeden. Albo dwój. Dobra, więc co do klejnotu serca? Klejnot posiada niesamowite moce wróżenia. Mogą go używać tylko ci, którzy mają wyjątkowe więzi z tym, co naturalne i nadnaturalne. Daje wzrok ponad wzrokiem, penetrując w swoich objawieniach nawet bariery fizyczne i magiczne. Nie używam go do ukrycia swoich spraw. Używam go z powodów osobistych. To co? Jedynka czy dwójka? Moczymy się? Jeden. No, obie są w miarę okej. Okay. Ja bym powiedział jeden, bo po co ujawniać swoje motywy, no. Po prostu ja zapierdolmy i tyle. Nie dostaniecie go. Jest mój. Gdy nie będzie mi już potrzebny, dostaną go moje wierne sługi. Jeśli ich plany się nie powiodą, po prostu odbierzcie go im. Nie mam cierpliwości, jeśli idzie o niekompetencje. Cóż, dobrze, nie udało mi się, żegnaj. No nie, no jeden, no. Podoba mi się twoje nastawienie. Cóż, dobrze, nie udało się. Żegnaj. Tak, idziemy sorry, sobie. Dobra, nie, koniec. To cześć. Rozumiem twoje racje, sorry, dobra, tak, powiemy im, że umrą. Tak, mała dziewczynka, zostawmy jej to. Dobra, jeden. Właśnie zniszczyliście pokaźną część mojej armii i teraz domagacie się, bym zużyła na was pozostałą mi część mocy. Myślę, że teraz ja zacznę brać. Módlcie się, by wasze dusze były gotowe. Do usług. Dobra. Okej, czekaj, pauza, bo ja muszę... O, za nami się teleportują, super. Znaczy, jest taki problem mocny, bo tankuję, a jestem unieruchomiony. Wlazłem w pułapkę po prostu, jak idiota. Widzę.